taki niepokój wręcz aż poczułem. Nie wiem, jak mam nawet wytłumaczyć ten stan emocjonalny, bo kurwa, co wchodzę teraz do internetu, wiesz, nie loguję się przez 10 godzin, bo sobie coś robię na mieście, gdzieś jadę, wiesz, z kimś się spotykam, coś tam rozmawiam, nie wiem, leżę chujem do góry, wiesz, robię cokolwiek, co nie jestem. I co kurwa, odświeżę internet, to coś się grubego odpierdoliło w tym internecie. Jak nie debil, który 200 na godzinę zabił siebie i trzech kolegów, to kurwa ktoś, kto z Warszawy nago zeskoczył z budynku, to odświeżasz i patrzysz, że chłop w centrum Poznania strzelił z broni palnej do jakiegoś człowieka i potem sam się zastrzelił. I najgorsze jest to i najbardziej brzydzi mnie, że te wszystkie okazje są wykorzystywane od lewa do prawa, kurwa, przez polityków. Jakby wiesz, ja rozumiem, że wybory są za 3 miesiące, ale kurwa, jesteście obrzydliwi. No. Pedofile w Bytomiu. Nie wiem, co się dzieje, stary, autentycznie. No. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to brzydzi. Bardzo mnie to brzydzi, że cudze tragedie rodzin są bezpardonowo wykorzystywane przez wszystkich dookoła dla własnych celów. Mega mnie to brzydzi. No. To jest mega niesmaczne. Ja nie wiem, czy te, nie wiem, 0,1 punktów procentowych w sondażach, jeśli ktoś to tak policzył, bo na pewno jest to policzalne, jest warte tego, żeby po prostu szmacić się w taki perfidny sposób. No. Więc no, ja nie wiem, kto na ile jest wierzący w sobie życie. Jest mi to też w sumie obojętne pod tym względem, że jakby każdy może mieć swoje przekonania. Wiesz, możesz wierzyć w Boga, możesz w Niego nie wierzyć, możesz wierzyć w coś innego. O, tu na przykład jest, zobaczcie, 10 minut temu. To jest jak chłop wczoraj wyskoczył Znaczy wczoraj widziałem ten film. Zeskoczył normalnie. Gruchło tylko o ziemię. Powiem wam, że jak, ja nie wiem, jak to zabrzmi, ale oglądając codziennie jakby takie sceny, to wiesz, ja patrzę wczoraj na ten film, mówię, no kolejny, nie? Potem mówię, kurwa, co ty mówisz, jak kolejny? Stary, ktoś chce życie odebrał, nie? Ale jakby co 5 minut takie rzeczy się dzieją, no ja nie wiem, no. Wiesz, co jest 5, nie? Że jakby to nie jest normalne, a te obrazki jakby to normalizują. Nie wiem, jak mam w ogóle to zagadnienie omówić, stary. No. Tak jak mówię, nie wiem, w co wierzycie, czy w co nie wierzycie. Niech każdy sobie wierzy po swojemu. I tyle, no. Jak ktoś wierzy, że teraz ci ludzie są w lepszym miejscu, w porządku. Jak ktoś się za nich pomodli, w porządku. Jak ktoś o nich sobie miło pomyśli, też w porządku. Jak ktoś wyciągnie z tego lekcję, też w porządku. Więc no. Więc ja od siebie chciałbym wam powiedzieć, że jeśli źle się czujecie, tak psychicznie, nie? Albo fizycznie też, no jakby. To postarajcie sobie pomóc, nie? Ja wszystkim na świecie nie pomogę. Nawet myślę, żebym nie potrafił. Też nie jestem od tego. Ale jak możecie, to pomyślcie też troszkę o sobie, nie? No. I tyle. Więc no, ja wam nie będę mówił, pomyśl o mamie, czy tak dalej, bo to wiesz, jakby ty nie żyjesz dla mamy, wiesz, ty nie żyjesz dla taty, powinieneś żyć dla siebie, powinieneś, wiesz, żyć dla swoich marzeń, celów, ambicji, jakiejś misji, którą poczujesz. Wiesz, na takiej zasadzie myślę, że powinno się do tego podchodzić. No. W miarę możliwości znajdźcie szczęście. No.
Ja próbuję się leczyć od pół roku, ale coś nie działa. Ja myślę też, że wiesz, że nie wszyscy, jakby nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, głodny sy tego nie zrozumie, a sy ty głodnego, więc, więc jakby kłopoty mentalne są, wiesz, są na tyle, są, jeszcze do niedawna były bardzo ignorowane, bardzo były ignorowane. To trochę polegało na tym, że wiesz, nawet do dzisiaj znajdziesz osoby, które się w takim tonie wypowiadają, a mianowicie ja pierdolę, kurwa, ten znowu smutny, kurwa, depresja, coś tam, nie wiem, kurwa, wyjdź na słońce, dotknij trawy, nie? Więc no, jest dużo fałszu, bo to jest bardzo łatwa linia obrony, jeśli chodzi, wiesz, i to też jest podłe wykorzystywanie chorób psychicznych do tego, żeby wzbudzić współczucie, czy do tego, żeby wytłumaczyć swoje lenistwo, bądź wytłumaczyć, jakby, wiesz, no, dużo rzeczy. Więc fajnie, jakby też ludzie swój brak produktywności, jakby nie tłumaczyli swojego braku produktywności takim ciężkim zagadnieniem, jakim jest depresja. A ludzie, którzy rzeczywiście doświadczają smutnych chorób wszystkich, żeby się nie bali też szukać pomocy. Ja niestety nie znam numerów, ale pewnie Maja już wrzuciła, czy ktoś inny wrzucił na Twitter. Też mogę wam zgooglować. Numer pomocy psychicznej akurat jest. Tutaj są jakieś dla osób dorosłych. A dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka. No to jest jakby wam się chyba krzywda fizyczna działa. Więc no. To już są jakieś. No. Myślę, że oni też będą na takich infoliniach bardziej biegli, co powiedzieć ludziom, którzy mają problemy, niż ja. Więc no. Więc no. No. 116, 111. Okej, 116, 111. No. No. Ja tam jestem psychologiem i mam wyjebane na tych ludzi. Byle HS się zgadzał. Sam nie mam problemów w głowie, jak już to no, normalne problemy jak każdy, ale nie odpierdala mi z tego powodu. Co ty kurwa piszesz, człowieku? Co ty kurwa piszesz? Podejrzewam, że jakby to jest troll i taki nieśmieszny w zaistniałej sytuacji, bo wiesz, zrobić sobie żart, coś tam, to ja tam rozumiem, ale wiesz, może jeszcze jak temat nie jest ciepły, nie? Wiesz, też myślę, że jest przestrzeń na żarty, a jak jest poważny temat, no to kurwa, nie możesz pisać, stary, bo wiesz, ktoś się tym zasugeruje i no nie rób tak po prostu, głupie to jest. No. Smutne jest to, że gdy ludziom się życie wali, to się zabijają lub biorą narko lub alko. Wiesz, no, powodów może być dużo. Olo przesyła 5 zł. Stary, a czy ty wczoraj się nie zachowałeś cjowo, jak oglądałeś konferencję fejmu, naśmiewając się z wyglądu na Nami Han, która też miała depresję i CJ2, czy w szkole jej za to, jak wygląda, nie napierdalali? Wiesz co, myślę, że troszkę inaczej jest, jak ktoś przychodzi na format rozrywkowy. W tym wypadku konferencję fejmu. I ja sobie powiem, że wygląda jak wróżka zębuszka. Bo się ubrała w outfit wróżki zębuszki. A inaczej, jak ktoś na czacie chodzi i pisze, że dobrze, że ktoś cytuje zdech. Więc myślę, że to są dwie różne rzeczy. Więc no. Jeśli chodzi o security, korzystamy tutaj z usług z byłego ochroniarza Fitnessenta. Dzięki Płuca, witamy w Podpięty. Widzisz, zawsze jest Podpięty. No. No, ja też myślę, że dużo ludzi przez brak edukacji
brak edukacji ma też potem jakby rusza domino, nie? I to wiesz, może brak edukacji, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale wiesz, że jakby nie są w stanie sobie poradzić Kamil ze swoim życiem. Kamil przesyła 4,88 groszy. Dużo osób się śmieje z kogo zechce gdzieś wyjechać do innego miasta kraju, żeby znaleźć szczęście w życiu i później dana osoba zostaje w miejscu. To ja nie wiem, ja nie znam, ja nie znam tematu, nic ci na ten temat nie powiem. No i myślę, że bardzo często życie się sypie jak domino, nie? Czyli wiesz, jedna zła decyzja, jedną złą decyzję, znaczy podejmujesz coraz to gorsze decyzje na skutek wcześniej źle podjętych decyzji, nie? I jak już domino ruszy, to bardzo ciężko jest wyrzucić cztery klocki przed tobą, żeby wiesz, żeby to stanęło i żeby sobie poustawiać dookoła, nie? Więc to jest takie zastanawiające. Więc no. Myślę, że też dużo osób może sobie zwyczajnie pomóc, myśląc dwa razy głębiej i dwa razy mocniej odnośnie decyzji, które podejmuje, nie? A nie, że potem żałuje. Więc no. Bo czasami takie, wiesz, beztroskie podejmowanie decyzji gdzie się kończy. No. Przykład. Nie, napijesz się drinka, nie wsiadaj do samochodu. Może się nic nie wydarzyć? A i kurwa, owszem. Chuj osób jeździ napierdolony. A czy może się coś wydarzyć? No tak. Możesz kogoś przejechać, możesz sam sobie krzywdę zrobić, możesz osierocić jakieś dziecko. No, dużo rzeczy się może wydarzyć. Czy miałeś wpływ jakby na podjęcie tej decyzji? Miałeś. Czy jak kogoś zabijesz, pójdziesz siedzieć na 15 lat, wyjdziesz, nie będziesz miał nic, nie wiem, wszyscy cię odwrócą, jakby, czy posypał się tak jak domino na skutek złej decyzji twojej? Tak. Dlatego jakby apel, bo wiesz, też są rzeczy, które od nas nie zależą, nie? Dzięki Jakub JJ, BJJ. Dzięki bardzo. Dzięki za podpięcie tutaj Pepskiego. Wrócił. No. I też jakby, ja też nie chcę mówić, że wiesz, że jak ktoś ma problemy psychiczne, to zawsze odpowiada, jakby zawsze jest to reakcją na jego wcześniejsze działania, bo jest w chuj sytuacji, które możecie zdołować, na które nie masz wpływu. I wiesz, i mogą to być tak proste, jak nie wiem, czy ci się kariera zawodowa sypnęła, czy kariera edukacyjna, nie wiem, ktoś cię, gdzieś cię nie przyjęli, podłamałeś się, nie wiem, i tak ruszyło, wiesz. Może to być tak proste, jak nie wiem, kurwa, że ktoś odszedł, nie wiem, na jakąś chorobę, czy wskutek jakiegoś wypadku. Wiesz, no ile ludzi, tyle historii. Wiesz, są ludzie, którzy sobie nie radzą, bo ich rodzice się rozstali. Są ludzie, którzy, no naprawdę, no jest taka mnogość przypadków, że myślę, że nie ma jednego też uniwersalnego klucza na to, jak poprowadzić swoje życie w fajnym kierunku. Widz przesyła 4,88 groszy. Przez kilka ostatnich dni pisałem, że jeździłem 10 520 km rowerem, na który wsiadłem po kilku latach. Zmagam się z depresją i aktywność fizyczna trochę pomaga. Nie wstydźcie się mówić o swoich problemach. Jeśli nie bliskim, to warto iść do specjalisty. Warto. Tylko akurat tu muszę przyznać rację pewnym ludziom, z którymi, które na co dzień uważam, że też robią nie do końca super rzeczy, a mianowicie myślę, że edukacja psychologiczna taka i pomoc jest mega kurwa ciężka w tym kraju, jest duży niedobór. Ja nie mówię, że nie ma psychologów, czy nie ma psychiatrów. Jeśli chodzi o security, czy nie ma ludzi wykształconych. Tak, że chodnika, jak wiecie o co chodzi. Posoluszek, witamy tutaj w podpiętych. Łysy przesyła 4,88 groszy. Skomentujesz nowe stanowisko, pozdrawiam. Zobaczymy sobie, jasne, czemu nie. A to za chwilę, jak skończymy tutaj temat.
Więc uważam, że o, wiesz, psychologa możesz mieć na wyciągnięcie ręki, psychiatrę również, jakby dostęp do jakiejś wiedzy, pewnie. Tylko hajsik, nie? Nie każdy niestety ma 150 zł, żeby pójść na terapię. Też myślę, że trochę też psychologia jest takim tematem tabu, psychiatra tym bardziej. Nadal jeszcze tkwi takie przeświadczenie w społeczeństwie, że jak musisz iść do psychologa czy do psychiatry, to jesteś pierdolnięty. Tak po prostu, nie? Kurwa, świr, pierdolnięty. I ludzie też chyba się wstydzą, niektórzy skorzystać. Tak wiesz, a wmawianie sobie codziennie, że jestem najsilniejszym człowiekiem na świecie i jakoś to będzie, też wypala niesamowicie, no psychicznie tak wypala, że to chuj, nie? Więc da się jakiś czas pociągnąć, jednemu się uda, siła autoperswazji też jest, to też jest jakieś narzędzie, nie? Ale myślę, że dużo osób na tym na plus nie wychodzi, więc no. Tak szczerze, dużo bardziej bym wolał, żeby lepiej dotowana była psychologia i ogólnie, nie wiem, jakiś program z Narodowego Funduszu czy cokolwiek, żeby, nie wiem, może zamiast jakiejś godziny lekcyjnej, nie wiem, przychodziła jakaś pani i rozmawiała z uczniami w szkole, trochę opowiedziała, też trochę ich zagaiła tematem, żeby mieli świadomość, że jakby nie są sami. No i tyle, nie? Teraz tak myślę, że życie wielu ludzi no tak trochę wygląda, że dostali iPhone od mamy, tam dostali tablet od taty, rodzice, nie wiem, są razem, nie są razem, już jakby pomijmy ten temat, w pracy siedzą, ty wracasz, w sumie mało osób wychodzi na podwórko, tak wiesz. Kiedy ostatni raz miałeś taką sytuację, że idziesz, nie wiem, po ulicy i nie wiem, i do kogoś zagadujesz, nie? Jakby to nawet creepy jest trochę. Jakby wiesz, nie zawsze, ale wiesz, z samego takiego założenia, no. No. Więc zostaje ten internet, nie wszyscy są lubieni, nie każdy się potrafi przebić. No i siedzą, kurwa, jak palec w dupie, nie? Tacy osamotnieni. No. Myślcie o prywatnym lekarzu, macie LuxMed, taki psycholog czy psychiatra z miesięcznym pakiecie. Też ma ograniczoną ten, nie? Myślę, że nie wszyscy rodzice są wyrozumiali i jakby czają temat, nie? Prawda jest taka, że trochę ten temat wygląda tak, że nic się nie dzieje, wszyscy udajemy, że nic się nie dzieje, a jak kurwa ktoś się zabije, komuś się coś stanie, ktoś coś odpierdoli, to nagle jest: o kurwa, trzeba było mu pomóc. Ale po obiedzie tą musztardą przychodzisz, stary? Po obiedzie, tak? To nie wiem, to se kurwa łeb posmaruj tym. Jakby wiesz, po ptokach jest. No. I tyle, no. Co ty mówisz? Prawdę mówię. Wszyscy są empatyczni, jak już się coś wydarzy. Dlatego bardzo mnie też irytuje, że są influencerzy, czy influencerki, które nigdy w życiu próby S tak zwanej nie miały, a się na nie powołują tylko po to, żeby wzbudzić sympatię, albo empatię, albo trochę pozytywnych tych uczuć. Więc no, gardzę wami, kurwa. Ale nie chcę tego rozwijać. No. No. Każdy nie przychodzi zazwyczaj, jak coś się dzieje, to ma depresję. Kurwa, bo tak szczerze, to ten
to ten świat influencerów, jakby to może być źle odebrane przez osoby, które mają na to taki pogląd, że wiesz, są ci influencerzy, zapraszają ich na jakieś bankiety czy ścianki, płacą im za posty na Instagramie, wiesz, wstają sobie mniej więcej, o której chcą, muszą jakiś filmik nagrać czy jakieś instastory, jakby życie bajka, nie? Wiesz, kurwa, samochód sobie kupują, czy jakieś inne, czy u notariusza siedzą, podpisują domy, nie domy. A jest to prawda, ale wydaje mi się, że ludzie myślą, że w taki sposób żyje więcej osób niż rzeczywiście żyje. Jakby ilość takiego fałszywego przepychu i takiego, wiesz, zastaw się, a postaw się, to ja nie wiem, czy w jakiejkolwiek innej branży to występuje. To trochę jest tak, nie? Nie wiem, powiedzmy, ja zarabiam 10 tysięcy i wiesz, i ludzie widzą, nie? Że wiesz, tu coś kupiłem, tu ten, a ktoś zarabia trójkę, ledwo ma co jeść, to chuj, on weźmie kredyt, ale on musi, wiesz, on musi jakby to wyglądać tak samo. W obrazku ma być takie, wiesz, takie samo. Więc, no i bardzo taka branża jest, myślę, że toksyczna, bardzo taki wyścig szczurów wręcz. Bardzo mało prawdziwych ludzi. No. Jeśli wiesz, jeśli twoim marzeniem cały czas jest dorównać komuś innemu i widzisz, że ci się nie udaje, wiesz, i masz to wkręcone w banie, też może siąść. Wiesz, ile było ludzi, którzy byli na totalnym szczycie, wiesz, i były piąteczki, były salony, były, wiesz, były telefony, były wywiady, a potem się zmieniła trochę koniunktura i kurwa, i wypadł. Znaczy, że wypadł z koniunktury, nie? Nie mówię teraz, że ktoś tam wypadł, nie? Znaczy, że wypadł, kurwa. Jezu, no bez jakby dwuznaczności o tym chodzi. No. 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 Więc myślę, że bardzo to wiesz, to też musisz się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Musisz też popatrzeć. Na przykład, wiesz, Boxdelowi teraz idzie bardzo dobrze, nie? Tutaj patrzę, jest Boxdel. Boxdelowi idzie teraz bardzo dobrze, nie? Tam firmy prosperują, rozkręcił teraz kolejne molochy, to z tą ambasadą. Kurwa, duże projekty, no ale powiedzmy, zmienią się trendy na YouTubie, wiesz, Fame koniec końców, wiesz, powiedzmy, że go zamkną, bo nie wiem, bo już nikt tego nie będzie chciał oglądać i nagle się okazuje, wiesz, że chłop, który i wiesz, i te kanały, powiedzmy, też pójdą w zapomnienie, bo już nie takie kanały szły w zapomnienie. Trzeba, wiesz, cały czas masz presję, żeby coś nowego, jak znowu, jakby influencerstwo trochę polega na tym, czy bycie youtuberem, czy bycie streamerem, że wstajesz rano i musisz mieć kolejny, kurwa, pomysł na to, żeby ci ludzie, co cię oglądali wczoraj, zobaczyli cię też dzisiaj. A jak jeszcze przyjdzie 5 nowych i zostaną na następny dzień, to już jest w ogóle sukces, nie? No. I nagle, wiesz, się okazuje, że chłop, wiesz, to robił i nic z tego nie ma, nie? Mówisz, no dobra, no ale to masz, nie wiem, powiedzmy 35 lat, to już kurwa, ja tylko to robiłem całe życie. I nagle się rynek zmienił, nie? To tak jak masz, nie wiem, piłkarzy, koszykarzy, sportowców, też bardzo po nich dobrze to widać, że oni od kiedy mają 5 lat zapierdalają za piłką, nieważne jaką, no to głównie się tyczy piłki sportu, głównie tyczy się piłki w dużej mierze. I wiesz, mają 36 lat, kończą kurwa karierę, i oni się nie potrafią odnaleźć w nowej rzeczywistości, wiesz, to już nie ma wyjazdów, koncentracji, zgrupowań, dwóch treningów dziennie, piąteczek w szatni, nie wiem, imprezek z prezesem i tak dalej. I też się gubią, nie? No, myślę, że to takie bycie youtuberem i tak dalej też bardzo podatne jest na różne elementy losowe. No. No.
Więc tyle, tak słowem zakończenia, bo też wiesz, można ten temat wałkować i wałkować. Pozwólcie sobie pomóc, jeśli potrzebujecie tej pomocy. I tyle. I nie bójcie się o nią poprosić. Ludzi kompetentnych. Więc no, do mnie czasami, ja wam powiem tak, do mnie czasami ludzie piszą też z jakimś problemem, wiesz, na 14 akapitów. Tylko ja tak kurwa mówię, no stary, no jak ja mam ci pomóc? Wiesz, jakbym mógł, to bym ci pomógł, nie? Ale no, jak mam ci pomóc? Jak ja kurwa ledwo wiem, jak żółw napisać. Żyłów. No. I wiesz, no i taki mój wygląd, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Zrozumieliście analogię, nie? Albo ciąsło zamiast ciąsło. A to mi się coś w głowie poprzestawiało. Dziąsło akurat potrafi napisać. T-Z-I-O-N-S-L-O. Dziąsło. Wiesz, no wiesz, ja nigdy nie wezmę na siebie odpowiedzialności, żeby ci powiedzieć, co ty masz w życiu robić, tak na poważnie, nie? Wiesz, jak mi wyślesz troll donate'a na zasadzie, no siema stary, bo co myślisz, powinienem kupować bitcoiny, czy zainwestować w, nie wiem, Forexa? Wiesz, ja ci coś powiem na odpierdol i jakby nie sugeruj się tym. No. No. Dużo ludzi nie chce mówić o swoich problemach, bo uważają to za atencyjność, czy zwrócenie na siebie uwagi, mogą uznać to za problem, który według mnie może być błahy. Dlatego najlepiej szukać jakby w swojej mocnej grupie wsparcia, nie? Więc no, myślę, że inny odbiór będzie, jak ja przyjdę i wam powiem, że jestem smutny, a inny będzie, jak pójdę, nie wiem, jak zadzwonię do mamy i powiem, słuchaj, jestem smutny, nie? Wiesz, no jakby atencji u matki nie potrzebuje sobie w żaden sposób. Wiesz, jakbym chciał od niej atencji, to bym uzyskał jakby na każdy sposób. Nie muszę jakby nawet ten, nie? A z drugiej strony powiedziała, kurwa, w piździe to mamy, nie? Ja też byłem smutny. I ci o tym nie pisałem. No.